Nagrywa się. Dobra. Dziękuję, bo tu mamy naszego wolontariusza, który czyta mi w myślach. I jeszcze chciałam powiedzieć tutaj, jeszcze przepraszam, bo tak na chwilkę nawiążę do poprzedniego, że Anna jest też z naszej wiki szkoły, z programu pilotażowego. Natomiast Maria po prostu nie wiem, jak się tam nie znalazła, bo ja się czuję, jakby była tą 15. niewidoczną wiki szkołą pilotażową, bo wszystko to robi. No i prowadzę tutaj ciężkie negocjacje, żeby to było oficjalne. Mam nadzieję, że się wreszcie uda. I że przynajmniej dojdziecie do tego kursu jakąś większą grupą z waszej szkoły i to będzie, no bo byście już zrobili to, co teraz wiki szkoły mają dopiero robić, wiki lekcje, wiki działanie. Także zapraszam, no i teraz już oddaję głos Annie. Witam bardzo serdecznie. Chciałabym opowiedzieć o edukacji regionalnej w terenie i w świecie cyfrowym. Te dwa światy, taki realny i ten cyfrowy, zaczęły nam się bardzo mocno ze sobą łączyć, przeplatać już od kilku lat i myślę, że jeden bez drugiego teraz właściwie to tak no, troszeczkę nie może za bardzo sobie poradzić i istnieć. Dlaczego edukacja regionalna? Mottem moich działań, sporo tych działań jest, są słowa wyczytane, powiem szczerze, nie pamiętam gdzie, skąd wynotowałam sobie na karteczce, a potem zaczęły ze mną wędrować przez różne projekty. Kto wie, skąd pochodzi, ten wie, dokąd zmierzam. I tutaj w tle taka typowa żuławska droga. Droga pełna rzepaku, zdjęcie z wiosny, ponieważ cała nasza edukacja jest taką drogą. Halo, tak? Tak, tylko wiesz co, bo musisz jeszcze udostępnić nam tę prezentację. A nie, zrobiłam udostępnienie. Albo my ją uzupełnimy. I też coś od razu powiem, coś z mikrofonem. Jeżeli możesz być jakoś go bliżej, albo może... Bliżej. Dobra. Spróbuj zrobić właśnie, to są te techniczne. Nie, już dzisiaj, my już dzisiaj, słuchaj, tu przeszliśmy różne rzeczy od rana. To Czy teraz jest OK? Tak, tak, super, dobrze, dzięki. Dobrze. Ja miałam tutaj figle ze strony internetu. OK, tak, tutaj mamy mój slajd tytułowy i za chwileczkę mam nadzieję, tylko że to ładnie wszystko przejdzie. A. Jestem. No i to jest ta żuławska droga, o której mówiłam z cytatem, tak? Kto wie, skąd pochodzi, ten wie, dokąd zmierza. Takie słowa, które inspirują mnie do podejmowania rozmaitych działań z dziećmi, z młodzieżą, dotyczących właśnie poznawania swoich regionów. Tak jeszcze patetycznie bardzo można powiedzieć, że miłość do ojczyzny zaczyna się od miłości do regionu. Jest miłość do regionu taką doskonałą drogą, żeby nauczyć się tej miłości ojczyzny. To tak górnolotnie troszeczkę i tak bardziej konkretnie to, żeby tworzyć dla Żuław, to jest ten region, o którym będę tutaj mówić konkretnie, nawiązywać, no to trzeba je kochać. A żeby coś kochać, trzeba to poznać. Inaczej się nie da. I to jest z kolei takie motto multiregionu, takiego podręcznika, przewodnika dla nauczycieli, jak nauczać o Żuławach. Miałam przyjemność współtworzyć ten podręcznik w 2015 roku. I teraz tak, skąd ten regionalizm i to regionalizm taki bardzo mocny w moich rozmaitych działaniach, którymi staram się zarażać kolejne osoby. Myślę, że mam niesamowite szczęście do fantastycznych ludzi i ci fantastyczni ludzie, wspaniali ludzie robią niesamowite rzeczy. Są to osoby, które tworzą Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, Klub Nowodworski i zarządzają między innymi Żuławskim Parkiem Historycznym, takim naszym lokalnym muzeum. Są to osoby też z Żuławskiego Ośrodka Kultury. To są ludzie z pasją, to są ludzie z pasją, którzy zarażają pasją. Tym bardziej, jako ciekawostkę powiem, ja nie jestem nowodworzanką, ja nie jestem żuławianką, ja pochodzę z Trójmiasta, ale bardzo mocno w to wszystko tutaj się wciągnęłam i mam z tego olbrzymią frajdę. I teraz konkretnie, co robimy w terenie? W terenie przede wszystkim współpracujemy, nie jesteśmy sami. Nasze muzeum ma fantastyczne pomysły i ofertę, jeżeli chodzi o włączanie się ludzi w poznawanie swojego regionu, w poznawanie historii tego regionu, takie współuczestnictwo. Takim naszym żuławskim, wyjątkowym całkowicie świętem jest Dzień Osadnika. Ponieważ po II wojnie światowej w 1945 roku nastąpiła tutaj całkowita wymiana ludności. Na tych terenach od czasów zaborów przede wszystkim zamieszkiwali Niemcy i Niemcy uciekali przed nadchodzącą Armią Czerwoną. Tereny zostały zalane, no, skomplikowana jest to nasza historia, i teren Żuław z doskonałymi warunkami do życia, pod warunkiem bardzo, bardzo ciężkiej pracy, bo mamy tu wyjątkowo żywne gleby i takie tereny niezimne, te tereny zostały zalane, a później, kiedy jako ziemie odzyskane pojawiły się znowu w granicach Polski, były puste. Tutaj nie było prawie ludzi. Zaczęli tutaj przyjeżdżać ci, których nazywamy osadnikami.
Byli to ludzie z różnych stron. O tym uczymy się więcej przy okazji Dnia Osobnika co roku, który celebrujemy na przełomie września i października. Jak to robimy? U nas odbywa się to tak, do tej pory bynajmniej, bo zawsze było to wcześniej w terenie, że na Dzień Osobnika przebieramy się w stroje stylizowane na tamte właśnie powojenne czasy. To jest zdjęcie z ubiegłego roku tutaj, kiedy nasza społeczność szkolna, czyli uczniowie, rodzice i nauczyciele, nawet mamy tutaj babcię na zdjęciu, przebierają się, następnie spotykamy się w określonym miejscu, wszyscy mieszkańcy miasta, grupy odtworzeniowe, kto tylko chce się włączyć i swoim takim przemarszem oddajemy hołd tym pierwszym osadnikom żuławskim, którzy tutaj właśnie nasze tereny osuszali i przywracali do takiego stanu, w jakim są teraz, no i dbali o nie na każdym kroku. Dzień Osobnika jest takim dniem pełnym wrażeń, włączamy się w niego całymi rodzinami, dzieci bardzo chętnie uczestniczą i tutaj współtworzą ten przemarsz i nastrój, włączając się w działania grupy odtworzeniowej, choćby pakując im się do samochodów wojskowych, to jest niesamowitą atrakcją. W tym roku ten teren i przemarsz, no nie, te zdjęcia w terenie nie mogły się odbyć, przemarsz się nie mógł odbyć, więc przenieśliśmy Dzień Osobnika na grunt szkolny. Długo się zastanawialiśmy, jak to zrobić, no i ponieważ nie możemy się spotykać, więc trzeba było to zorganizować inaczej. I w tym roku nasza szkoła przeniosła się w czasie, bo przebieraliśmy się właśnie w rozmaite stroje, mieliśmy walizki. No i w klasach organizowaliśmy sobie takie spotkanie, gdzie poznawaliśmy historię naszego regionu. Nasze materiały zostały następnie przekazane do muzeum i taka wielka galeria zdjęć osobniczych, jak my to nazywamy, powstała. Jest to świetna zabawa i nas to bardzo cieszy, że włączają się od maluszków po starsze dzieci, młodzież i w ogóle cudowne jest, jak nasi absolwenci do nas przychodzą pod szkołę na Dzień Osobnika i też są przybrani, tak? I idziemy w takich właśnie sobie strojach. Także tutaj jest filmik, te materiały, tak jak Klara mówiła, będą dostępne. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to wszystko jest w naszej tutaj prezentacji. Tak jak jest Dzień Osobnika, tak mamy też noc. Noc muzeów jest takim wydarzeniem szczególnym w całej Polsce i u nas również młodzież włącza się do nocy muzeów. Na przykład, no my uwielbiamy się przebierać, no nie będę tego kryć, my uwielbiamy takie, no rekonstrukcje to za dużo powiedziane, ja mówię, że to są takie spontaniczne rekonstrukcje. Byliśmy w roku 2019, byliśmy menonitami. Menonici to taka grupa religijna, która przybyła na Żuławy w XVI wieku. Są to osadnicy z Holandii, byli to osadnicy z Holandii. Charakterystyczne ich stroje nasze towarzyszyły tej nocy muzeów i dzieciaki częstowały też taką tradycyjną kuchnią żuławską, bułeczkami, chlebem z takim smarowitym według tych właśnie starych procedur wypiekanych. Zaangażowanie młodzieży jest bardzo duże i bardzo nas to cieszy, bo żeby wziąć udział w takim wydarzeniu trzeba trochę historii regionu poznać. Jest to przy okazji świetna zabawa. Różnym wydarzeniom towarzyszy poczęstunek zazwyczaj, który też działa kusząco na dzieciaki i młodzież. Noc muzeów w 2018 roku przebiegała pod znakiem jedzenia i nasi wolontariusze, pedagogicznie przybrani, ale częstowali serem, wyrabianym według takich bardzo starych, tradycyjnych receptur. No jedli się tego sera wtedy niesamowicie, aż przyszedł do legendy, że właśnie było go tak dużo. Także to są takie konkretne bardzo działania razem z Muzeum Żuławskim. Nasze muzeum ma bardzo szeroką ofertę edukacyjną, z której jako szkoła chętnie korzystamy. Korzystamy z zajęć nawiązujących do historii regionu. Tutaj zdjęcie Wielkie Szaleństwo Twórcze, dzieci robiły lalki motanki. Zajmujemy się dosyć szczegółowo edukacją przeciwpowodziową, to jest też specyfika naszego regionu. Można to przeżyć w sposób taki bezpośrednio praktyczny. Tutaj zdjęcie, jak sypać, jak układać wały, jak sypać piasek do worków, żeby to wszystko odbywało się szybko, konkretnie i jak te worki należy układać. Młodzież i dzieciaki zawsze podchodzą z bardzo dużym zaangażowaniem do takich zajęć, to jest takie nasze. I bawimy się też w takiej wersji, no można powiedzieć troszeczkę innej, edukacją przeciwpowodziową, kiedy dzieci no, mogą przeżyć powódź w wersji takiej bezpiecznej, w pudełeczku, kiedy zalewane wodą są ich jakieś tutaj wytwory. Także warsztatów jest mnóstwo, te z edukacji przeciwpowodziowej no, cieszą się naszym dużym zainteresowaniem, bo są takie nam bardzo potrzebne. Kolejną tutaj mocną stroną naszą działań w zakresie edukacji regionalnej w terenie są projekty. Projekty realizujemy w ramach współpracy międzynarodowej e-twinning
i w ramach realizacji ogólnopolskiego programu Młodzi w Akcji. Młodzi w Akcji pozwalają nam na realizację bardzo różnych działań we współpracy z środowiskiem lokalnym. To jest takie hasło, które troszeczkę dodaje nam skrzydeł od pewnego czasu. I jeden z naszych projektów, właściwie pierwszy z naszych projektów w ramach Młodych w Akcji, to był taki szczególny. Chyba dlatego, że on nam się tak fajnie udał. Kolejne, następne też się toczą i też mają takie swoje skrzydełka. Nasz pierwszy projekt był najbardziej związany z edukacją regionalną. Nosił tytuł Nowy Dwór Gdański wczoraj i dziś. I pokazywaliśmy ten projekt właśnie z kilku punktów widzenia. Współpracowaliśmy z zakładem opiekuńczo-leczniczym szpitala naszego, gdzie przebywają seniorzy. Zbieraliśmy ich wspomnienia na temat tego, jak wyglądała nasza okolica w najdawniejszych tutaj tych dla dzieci czasach, czyli w tym czasie powojennym. I współpracowaliśmy też z przedszkolem. Przedszkolaki narysowały dla nas marzenia, jak chciałyby, żeby wyglądał nasz Nowy Dwór Gdański. W ramach tego projektu zgłębialiśmy legendy żuławskie, poznawaliśmy sobie tutaj ciekawostki na temat regionu i na koniec zrobiliśmy taką uroczystą prezentację projektu w Żuławskim Parku Historycznym, gdzie zaprosiliśmy przedstawicieli władz i partnerów naszych i pozyskaliśmy sponsorów i pozyskaliśmy grant i mogliśmy dzięki temu naszych sponsorów pięknie ugościć. I wydaliśmy nasze materiały, wszystkie te wywiady, marzenia dzieci, parę informacji w formie papierowej broszury, którą przekazaliśmy do zaprzyjaźnionych instytucji. I młodzież tutaj wykonała taką prezentację, gdzie te wszystkie nasze materiały zebrane zostały również przekazane w takiej formie graficznej do poczytania. Także kolejne projekty też zazwyczaj gdzieś tam sięgają do edukacji regionalnej. Udało nam się, myślę, że bardzo fajnie to, że dzieci i młodzież chętnie odkrywają nieznane oblicza swojego regionu, chętnie się w to wszystko włączają i mają z tego dużą frajdę. Jak się przy okazji możemy przebierać, to tym lepiej. I teraz, podobnie jak tutaj moja przedmówczyni, tak i ja znalazłam się w marcu w obliczu zamknięcia i wyłącznie korzystania z komputerów, ale edukacja regionalna w świecie cyfrowym także istnieje i ma się, myślę, że całkiem nieźle, ponieważ wszystkie zebrane materiały w takich formach spacerów, wycieczek, wyjść z klasą, warsztatów służyć może później do tego, żeby ją cyfrowo jakoś opracować, przepracować i coś z niej jeszcze takiego twórczego, kreatywnego stworzyć. Ja tutaj zebrałam kilka takich narzędzi, które w ramach tych działań związanych z edukacją regionalną sprawdzają mi się praktycznie najlepiej. Pracuję w szkole podstawowej, pracuję na poziomie klas 4-8, więc tutaj mamy bardzo dużo możliwości działania i właściwie jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia i chęci grupy projektowej, czy klasy, czy po prostu grupy, z którą pracuję. Do takich narzędzi bardzo przyjemnych i fajnych należą puzzle, puzzle wersji elektronicznej, Jigsaw Planet. Jest to taki programik, który jest bardzo prosty, interfejs jest w języku polskim, wystarczy tam wrzucić zdjęcie, ustalić na ile i mamy gotowe puzelki. Po co taki program? Możemy zrobić sobie zawody na układanie puzli na czas, możemy zrobić sobie konkurs na najpiękniejsze zdjęcie do układania puzli. Jest to fajna zabawa, bardzo przyjemna zabawa i przy okazji no, musimy pokombinować ze zdjęciami, żeby te puzzle były dosyć równe. Tutaj jest właśnie taki przykładowy obrazek, jest to dom podcieniowy, jedno z takich naszych tutaj szczególnych miejsc w okolicy. Także bardzo proste narzędzie i zachęcam, chociaż podejrzewam, że Państwo znacie. Bardzo dobra strona, jedna z takich moich absolutnie ulubionych, to Learning Apps. Też na pewno myślę, że każdy nauczyciel się zetknął z możliwościami tworzenia gier edukacyjnych. Możemy tutaj tworzyć i quizy, i krzyżówki, i testy wielokrotnego wyboru. Learning Apps fantastycznie pozwala nam tworzyć takie gry terenowe w formie jakichś tam podchodów dla dzieci, ponieważ po rozwiązaniu zadania jednego możemy jako odpowiedź skierować do zadania następnego. I program umożliwia też wrzucanie zdjęć do danych gier i do aplikacji, więc nie są to tylko słowa, ale można też wykorzystać zdjęcia robione w czasie wycieczek i połączyć właśnie te zajęcia w terenie tutaj z edukacją zdaną. Można je potem bardzo fajnie gdzieś tam osadzić, te gry i dzieci lubią i myślę, że najfajniejsze w Learning Apps jest to, że dzieciaki mogą same tworzyć gry, bo te gry tworzone przez nich często sprzyjają takiemu ciekawemu utrwalaniu sobie wiadomości. Kolejne narzędzie, które odkryłam niedawno, to jest taki system,
który się nazywa What Three Words. Jest to system przekazywania współrzędnych geograficznych, ale za pomocą słów. Każde 9 metrów kwadratowych na świecie ma przypisane unikalne 3 wyrazy. Ja tutaj definicję przywołałam z Wikipedii do poczytania i tutaj zamieściłam też taką przykładową mapkę z użyciem tej aplikacji, gdzie na przykład nasza szkoła jest ukryta pod słowami ćwiczyć ziarenka typowe. I to jest fantastyczne ćwiczenie językowe, ponieważ my możemy gramatycznie zrobić absolutnie z tym wszystko i za pomocą jakichś ćwiczeń gramatycznych skierować dzieciaki w określone miejsce w naszym mieście i tam na nich może czekać jakieś kolejne zadanie. Więc to jest, mówię szczerze, no pandemia trochę za szybko zamknęła mnie w domu, ja chciałam z nimi polatać troszeczkę jeszcze teraz w listopadzie, w październiku, korzystając z ładnej pogody. Nie wiem, jak to się uda, ale ponieważ no, pogoda sprzyja, no to chociażby wyślę ich samych, żeby znaleźli te informacje za pomocą właśnie jakichś takich krzyżówek. Zachęcam, ja jestem absolutnie zachwycona tutaj możliwościami tego What Three Words i to wystarczy tam wpisać sobie whatthreewords.com i mamy możliwości. I z tego, co się orientowałam, no to możemy też sobie różnymi językami się bawić. To też dla językowców myślę, że fajne takie narzędzie, ciekawe. A przy okazji trenujemy bardzo ciekawą rzecz, to jest posługiwanie się mapą, ponieważ wiem tutaj też i od uczniów, i od nauczycieli, że mapa jest taka troszeczkę passé, prawda? Bo każdy ma nawigację i nawigacja powie, gdzie iść, a jak mamy wydrukowaną, no to jest troszeczkę trudniej. Więc to też taka, myślę, że tutaj przygoda jednak z korzystaniem z papierowej mapy, którą można przekręcać w różne strony. Kolejne narzędzie, nie wiem, czy znacie Państwo, czy nie znacie, to Festicide. To jest taka aplikacja, która pozwala na różne zabawy z tekstem. Możemy sobie tworzyć chmury wyrazowe. Tam akurat repertuar wyglądu tych chmur, jeżeli chodzi o kształty, no nie jest zbyt taki szeroki, ale same chmury wyrazowe są. Ale co jest ciekawe, możemy tworzyć labirynty. Tutaj jest labirynt ze słowami, kto wie skąd pochodzi, ten wie dokąd zmierza. I możemy podać hasło do labiryntu, możemy nie podawać. To wszystko zostawiamy wyłącznie kreatywności nauczycieli albo dzieci, ponieważ ta aplikacja jest tak prosta, że również uczniowie mogą sobie zadania w niej wykonywać. Festicide daje też możliwość tworzenia rebusów. Utrudnieniem jest tylko to, że nie ma rebusów w języku polskim, ale są w języku angielskim albo w języku niemieckim, co na przykład stosuje przy omawianiu kamieni na szaniec, no bo dla lepszego tutaj klimatu mają wtedy hasła do odgadnięcia w języku niemieckim. I tam też są te słówka podane, także to nie jest tak, że oni muszą szukać i wykazywać się szczególną znajomością języka. I no, chcę się teraz wyłączyć. I kolejną rzeczą, którą absolutnie uwielbiam, są szyfry. Szyfry gwarantują zawsze świetną zabawę w ramach i klasowych escape roomów, i wirtualnych escape roomów, i w ramach gier terenowych, i do zadań w grupach, i do zadań samodzielnie. Wiążą nam się z bardzo takimi potrzebnymi umiejętnościami w zakresie kodowania. I czasami ciężko jest coś zaszyfrować samemu. No wiadomo, że chcielibyśmy dużo, a czasami czas nam ucieka i tak się nie udaje. Są strony internetowe, które pozwalają na wykorzystanie różnych właśnie szyfrów. Ja tutaj podaję link do szyfru, który wygląda na skomplikowany, wcale taki nie jest. On jest nazywany masońskim albo czekoladkowym, to w zależności jaką grupę wiekową mamy, prawda? Do starszych może być masoński i bardziej działa na emocje. Młodszym powiemy o czekoladkach. I tutaj też właśnie wyświetliłam Państwu link. Po co szyfry? To tak jak pisałam, tak? Jeżeli mamy klasowe escape room, no to zadanie zaszyfrowane smakuje zupełnie inaczej niż zadanie, które jest podane bezpośrednio. Do wirtualnego escape roomu również możemy takie zadanie osadzić w wersji po prostu jakiegoś obrazka, pliku takiego zapisanego w odpowiednim formacie. W grach terenowych można ukryć gdziekolwiek informację zapisaną szyfrem albo można no, wysłać na zasadzie zdjęcia ten szyfr, żeby grupa rozwiązała. Także po prostu możliwości są nieograniczone. No i jedyne, co nas jakoś tutaj może ograniczać, to jest wyobraźnia. Zachęcam bardzo gorąco do odkrywania terenu. Polska jest taka piękna, mamy tyle możliwości do współdziałania, do wyjścia ze szkoły. Znaczy teraz to nie mamy za bardzo, ale możemy poprosić dzieci o zrobienie zdjęć, o zrobienie puzli, o wymianę tymi puzzlami. Możemy się bawić po prostu, myślę, że na każdym przedmiocie. No ja akurat jestem polonistą, stąd moja fascynacja What Three Words, ale możemy na każdym przedmiocie znaleźć coś takiego, co sprawi, że będziemy mieli wielką frajdę z tych lekcji, że mimo tych trudnych czasów
okaże się, że ta edukacja cyfrowa, ona nie jest całkowicie odłączona od życia, że ona tak fajnie się łączy i pozwala nam odkrywać piękno naszej okolicy, pozwala nam tworzyć dla naszej okolicy, pozwala nam wymieniać się pomysłami, choćby na gry terenowe, no bo kiedyś przyjdzie wiosna i wyjdziemy znowu, prawda, ze szkoły, sprzed komputerów i pójdziemy się bawić, a spacer okraszony różnymi zadaniami jest taki no, ciekawszy i bardzo taki atrakcyjny. I dziękuję bardzo za uwagę. Też dziękujemy bardzo. To jest akurat dla mnie po etnologii i wielu latach pracy z etnografią, to jest świetny temat, jak również tutaj wiem, że na sali są inne osoby, w tym przedmówczyni, które też się zajmują edukacją regionalną. I myślę, że to jest w ogóle świetne pole do właśnie tej całej współpracy i do łączenia wirtualu z terenem, i gdzie to jak najbardziej jest możliwe, zwłaszcza teraz, kiedy mnóstwo digitalizujących projektów jest, digitalizacyjnych projektów związanych z regionalizmami i można z tego korzystać i przetwarzać na miliony sposobów, po prostu zachęcając właśnie dzieci i młodzież. Także gratuluję też tych pomysłów. W tych wszystkich materiałach, co prześlemy, to będzie można spokojnie wypatrzeć, bo te rzeczy takie no, teatralne są też świetne. To tak jak poprzednio jak widzieliśmy w wystąpieniu o filmie, na panelu o edukacji filmowej, że to się sprawdza i że to angażuje nawet już wtedy rodziców i właśnie tak jak powiedziała prelegentka na panelu, nikt nie ma ludzi. Wszyscy chcą i czekają. Także dziękuję bardzo. Tutaj słuchaj, zabieram ci hosta moją władzą.